Cześć, witam Was w pierwszym filmie językowym. Jestem już niebezpiecznie podekscytowana, bo cieszę się na rozmawianie o językach. Bo dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, dlaczego uważam naukę języka obcego za szalenie rozwojową kwestię. Więc nie będę przedłużać, tylko do rzeczy. Zanim przejdę do rzeczy większego kalibru, to chciałabym zacząć od takiej ciekawostki, która wydaje mi się, że często na to nie zwracamy uwagi, a ja zauważyłam, że totalnie tak jest i że nauka każdego kolejnego języka pozwoliła mi szlifować się w tym właśnie aspekcie, a mianowicie w tym, aby jasno wyrażać swoje myśli. Zobacz, jak uczysz się nowego języka, no to zwłaszcza na początku mamy dosyć mały zasób słownictwa, mały zasób struktur gramatycznych, więc to, co robimy, no to staramy się wyciągnąć esencję tego, co chcemy powiedzieć i w związku z tym mówić w sposób bardzo zwięzły i konkretny i najprostszy możliwy. Ach, żebyśmy to stosowali w naszym rodzimym języku, to byłoby super! Bo nie zawsze tak jest. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale ja wiem, że mam czasem skłonność do tworzenia jakichś takich kosmicznych zdań, z których niewiele wynika, a zdanie ma ze 3 linijki, gdyby je tak zapisać w Wordzie, więc dla mnie to było naprawdę przełomowe, żeby zwrócić uwagę na język jako na sposób wyrażania swoich myśli, a nie jako na rozrywkę w stylu pogadam sobie coś tam i może ktoś coś z tego wyciągnie. Dzięki językom obcym po prostu syntetyzowałam to, co chcę powiedzieć i staram się mówić prosto, mówić konkretnie i mówić bardzo do rzeczy. To ułatwia tak wiele, to ułatwia relacje, to ułatwia załatwianie różnych spraw w sklepie, w urzędzie. To po prostu sprawia, że życie jest prostsze. Polecam. Polecam, aby spojrzeć na swój język tak, jakby był to dla Was język obcy i dzięki temu wyciągnąć z Twojej wypowiedzi to, co najważniejsze, a potem to prosto, krótko, zwięźle i na temat przedstawić. A teraz do ważnych rzeczy rozwojowych. Pierwsza rzecz, o której absolutnie muszę powiedzieć, to jest kwestia poznawania nowych kultur. I ja wiem, że to jest może dosyć wyświechtane, no wiadomo, że jak poznajemy język, to poznajemy nową kulturę, ale ja zastosowałam tutaj taki element, który mi się super sprawdza, a mianowicie to, żeby stworzyć sobie taką swoją własną tożsamość kulturową. To znaczy, z każdej kultury, czyli z każdego języka, którego się uczę, biorę sobie po prostu to, co mi się podoba. Bo zakładam, że nie jestem jakaś, w sensie, że nie jestem taka, jaka się urodziłam, czy taka, jak się wychowałam, czy taka, jak się stworzyłam jakoś na poziomie nieświadomym, tylko jestem, a raczej mogę być taka, jaką chcę być po prostu. I dzięki temu biorę sobie to, co najpiękniejsze z każdej kultury, w sensie, że z kultury języka, którego poznaję, i staram się to zaadoptować do siebie, do swojego życia i staram się z tego korzystać. Uwaga, nie stosować, a staram się z tego korzystać, bo ja to widzę jako pewnego rodzaju zasób. Na przykład zasobem Hiszpanów jest otwartość, głośność, bezpośredniość i ja to biorę, bo mi się to podoba, bo mi się to przyda, bo to wzbogaci moje życie. Znowu na przykład inny język, Niemcy. Niemcy są dosyć zorganizowani i poważnie traktują pracę i ja sobie to biorę, dlatego że mi się to przyda. Dzięki temu będę lepiej pracować, będę bardziej skuteczna. Zachowam bezpośredniość i otwartość hiszpańską i w ogóle będzie wtedy świetnie. Po prostu wybieram sobie, tak jakbym wchodziła właśnie do sklepu ze słodyczami i wybieram sobie to, mam ochotę na to, wzięłabym to, o to i pakuję sobie do tej mojej torebeczki te rzeczy, które mi się podobają, na które mam ochotę i zaczynam po prostu je stosować. Super jest to, że po pewnym czasie zaczynasz to robić totalnie automatycznie i to się staje częścią Ciebie. Druga taka rozwojowa rzecz, jeżeli chodzi o naukę języka, to dyscyplina i działanie pomimo błędów. Ach, któż nie zna tego zapachu perfekcjonizmu, który się ciągnie za nami, prawie za każdym, szczerze mówiąc.
ale to jest tylko nasza decyzja, czy się temu poddamy, czy nie. I dla mnie nauka języka jest takim papierkiem lakmusowym tego, czy pozwalam, żeby mój wewnętrzny perfekcjonista mnie zdominował, czy to raczej ja go, wiecie, odpuszczam, wypuszczam i mówię mu okej, spoko, wiem, że chcę, żebym była ekstra, ale i tak jestem już okej, więc adios. Dlatego, że język to jest ciągłe podejmowanie prób. To jest ciągła próba skomunikowania się jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej, jeszcze wydajniej na przykład. I język to jest ciągłe przełamywanie siebie. Ja nie będę Wam teraz tutaj opowiadać, że nauka języka, luz, weźcie tam w ogóle 3 dni po sprawie i jest ekstra. I nic się nie przejmuj, tylko do przodu. Dlatego, że na pewno będą takie momenty, kiedy uczysz się języka, że będziesz potrzebować przełamać jakieś swoje ograniczenia wewnętrzne. Kiedy będziesz potrzebowała pomyśleć sobie, okej, może wczoraj miałam porażkę stulecia, ale dzisiaj jest dzisiaj, a nie wczoraj. I ja idę do przodu i będę działać i ja się temu nie dam. Po prostu nauka języka uczy dyscypliny w takim sensie, że ja będę działać. Będę działać mimo wszystko. Nawet jeżeli przez tydzień nie osiągnę sukcesu, to i tak będę sobie działać, bo ja będę działać, a reszta niech się dzieje wola nieba, jak to było w słynnej książce i tyle. I po prostu idę krok po kroku do przodu. I trzeci, taki już totalnie subiektywny, rozwojowy aspekt, to możliwość oglądania różnych rzeczy w oryginale i na przykład czytania książek w oryginale. Ja miałam okazję w swoim życiu być tłumaczem i naprawdę wierzę, że nawet przy najwyższej klasie tłumaczy trudno jest zachować w pełni to, co chce powiedzieć autor, bo a, nie jesteśmy w jego głowie, b, odbieramy świat przez pryzmat różnego rodzaju naszych doświadczeń i to się przekłada na to, jak mówimy, co mówimy, jak formułujemy zdania. Czasem jest tak, że to samo zdanie można przetłumaczyć na zupełnie dwa różne sposoby i technicznie za każdym jest to poprawnie, ale wyraża jednak coś innego. Dlatego dla mnie języki po prostu otwierają możliwość do całego ogromu materiałów, czy nie mówiąc nawet już o książkach, ale nawet w internecie, do różnych elementów, do których nie miałabym dostępu, gdybym nie mówiła w tym konkretnym języku. Dlatego naprawdę uważam, że warto móc chociaż w jednym czy dwóch językach po prostu się w pełni zanurzyć, wskoczyć w to i poczuć, jak to jest być w tym języku, używać go, wchłaniać go. Chciałam powiedzieć chłonąć, bo to ładniejsze słowo, ale już powiedziałam. Co zrobisz? Dla mnie czytanie książek w oryginale to jest po prostu absolutnie cudowna sprawa i warto spędzić ten czas nad językiem, żeby później móc czytać w oryginale, zwłaszcza jeżeli na przykład fascynujesz się literaturą danego kraju, to to jest zupełnie inna bajka, kiedy czytasz to w oryginale. No i słuchajcie, tadam! To są takie moje 3 obiektywne, subiektywne powody, dla których warto uczyć się języków. I jestem ciekawa, jakie są Twoje. Dlaczego Ty się uczysz języka? Masa ludzi uczy się języka i myślę, że no po prostu kierują nami tak różne intencje w tej nauce. Daj się zainspirować, napisz w komentarzu, dlaczego Ty uczysz się języka. I co? I widzimy się w kolejnym nagraniu.